protest w obronie praw pracowniczych sieci wielkopowierzchniowych, czyli hipermarketów i marketów. Nasz protest dotyczy umów śmieciowych, niskich pensji, a także tak zwanego tempa skanowania, gdzie w sieci Tesco tempo to wynosi od 1400 do 1600 artykułów na godzinę, czyli około 1,5 sekundy na jeden artykuł. Zapisane ani w kodeksie pracy, ani w regulaminie pracy, umowie o pracę, a nawet w obowiązkach kasjera. Dochodzi także klapkarta. Jest to karta lojalnościowa dla klienta, ale pracownik musi o nią zapytać, ją zeskanować, ewentualnie założyć. Za dodatkowe obowiązki nikt mu nie płaci. Dlatego występujemy w obronie praw pracowniczych sieci wielkopowierzchniowych.